Koza, to jest kanał Koza Stream, to jest niedziela i to jest kolejny odcinek, odcinek z PES-a. Witam was bardzo serdecznie, bardzo miło, że tutaj jesteście. Słuchajcie, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jest ten odcinek nagrywany do przodu, więc nie wiem, jak odebraliście wczorajszy. Mam nadzieję, że dobrze. No i słuchajcie, no mam nadzieję, że będziemy dawali sobie radę dalej w tej karierze, ponieważ znów duże wyzwanie przed nami. Wchodzimy w ustawienia ogólne. Już nie będziemy grali na professional. Tu zostajemy top playerem i zobaczymy, jak to przełoży się na rozgrywanie meczów. Jeżeli będzie za trudno, jeżeli nie będę dochodził w ogóle do sytuacji, no to wtedy zrezygnujemy z gry po prostu na tym poziomie trudności. No i zobaczymy, słuchajcie, jak to wszystko nam się poukłada. Przed nami kolejne spotkania. I tak jak będę z wami szczery, no chciałbym, żebyśmy w tym odcinku zakończyli ten sezon, dlatego też będziemy pomijali takie mecze jak na przykład z Perugią, która nie znajduje się nawet w topowej dziesiątce. No i oczywiście takie spotkanie nie jest, no nie urządza nas oczywiście. Więc gramy w tym meczu, wygrywamy bardzo wysoko. Oczywiście mamy już goli 14 na swoim koncie, 8 asyst, tak więc słuchajcie, idziemy po double-double w tym sezonie. No brzmi to naprawdę imponująco, mimo że to jest Serie B. No to pamiętajcie, że my mamy w tej karierze lat 17, więc naprawdę to może robić wrażenie. Tym bardziej dziwi fakt, że nie dostajemy jak na razie żadnych ofert transferowych, poza oczywiście negocjacjami z naszym własnym klubem. No ale co mnie to interesuje, słuchajcie? No co mnie to interesuje? Znaczy ja w to kliknę, ale zobaczmy, co tutaj jest jako game plan. Okej, czyli po prostu, że tutaj jesteśmy umieszczeni i to wszystko, tak? No nie, czyli to jest gameplay jakby zespołu. No mnie to nie interesuje, ja nie chcę tej podwyżki, nie chcę innego kontraktu. Ja chcę, żeby nasza sprawa i sytuacja pozostała otwarta, żebyśmy po prostu mogli sobie zadecydować o naszej przyszłości po zakończeniu tego sezonu. Jak widzicie, przed nami teraz mecz z Trapani Calcio. No i to jest zespół, który nas w ogóle też nie interesuje, no bo to znowuż nie są zespoły nawet z top 10. Tak więc ja nie widzę powodu, żebyśmy tam grali. Wygrywamy 1-0, mamy naprawdę ogromną przewagę nad Citadelą, tak więc nas spokojnie mkniemy w kierunku końca tego sezonu i awansu do Serie A. I zastanawiam się, no czy nie wyjdziemy tutaj na troszeczkę zdradzieckich drani, pozostawiając potem Prodenone, jeżeli będzie oferta transferu, bo to nigdy nie wiadomo. Ale z drugiej strony, przyznam szczerze, no, czy tak naprawdę nasz zespół byłby stratny na tym? Wydaje mi się, że raczej byśmy mieli szansę tutaj, znaczy oni będą szansę na nas zarobić. A proszę bardzo, Prodenones, Kajetan Kaźmierski, made following comments, czyli po prostu odpowiadam na plotki transferowe. I co my tutaj mamy? Nie mam żadnego wytłumaczenia. Explanation from the club, że nie mam żadnego wytłumaczenia dla klubu, albo jakby odpowiedzi dla klubu, i nie mogę nic powiedzieć na razie. Wszystko, co mogę powiedzieć, to, że nie ma prawdy w plotkach medialnych, czyli tak naprawdę nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Miejmy nadzieję, słuchajcie, że będą te plotki i że będą one uzasadnione i że będziemy mogli gdzieś odejść. Słuchajcie, ale teraz czas się skupić, pokazać swoją wartość, udowodnić na boisku, ponieważ gramy z Citadelą. Wydają się stroje być w porządku, miejmy nadzieję, że w porządku będzie nasza dyspozycja na boisku. Zobaczymy, gramy. Jakieś mam ogromne szczęście do tego, że chyba za każdym razem, kiedy decyduję się wyjść na boisko, gramy na naszym stadionie. No miłe, miłe. Teraz spotkanie z Citadelu, a potem spotkanie z Pescarą. Tak więc dwa naprawdę istotne mecze przed nami, ponieważ będzie to druga i trzecia drużyna w tabeli. Tak więc warto by było to wygrać. Już naprawdę na dużym spokoju myśleć o tym, jak będzie wyglądała ta drużyna w Serie A i czy ja tutaj będę w Serie A. Zagrajmy sobie sklepeczki. Tutaj jeszcze troszeczkę, wiecie, warto nabić troszkę celnych podań, warto rozruszać się, ale można też wpuścić kogoś na boku, tak jak w tej sytuacji, no i liczyć na to, że coś z tego wyjdzie, ale strata piłki. Na szczęście cały czas nasz zespół się przy niej utrzymuje. Ja tam się wyrwę i spróbuję dośrodkować z pierwszej piłki, ale uprzedził mnie obrońca naprawdę brawurową interwencją. Nie ma co się oszukiwać. No i nic z tego niestety nam nie wyszło. Daj mi tu, nie mam spalonego. No szybciej, fajnie, gdybym przyjął tą piłkę. Próbuję tam zamieszać, próbuję dośrodkować, ale dośrodkowanie było naprawdę słabe. Dobrze uruchomiłem kolegę z drużyny. Teraz gdyby dał mi piłkę na dobieg, super. W pole karne wbiega nasz napastnik, to zauważyłem, ale nie wygrał tej głowy.
Ajajajajaj, no naprawdę niewiele brakowało. Przede wszystkim bardzo ładną akcję udało nam się tutaj sklecić na boku boiska. Ja dośrodkowałem całkiem celnie lewą nogą. No i niewiele zabrakło. Schodzimy do tej piłki, pięknie mnie wypuścił. No spróbujmy się tam jeszcze rozpędzić. Chciałem sobie wypuścić piłkę jak FIFA, ale to nie działa w ten sposób. Okej, spokojnie. Ale też nie mam gdzie grać teraz. Zupełnie nikt nie podszedł. Ajajajajaj, no szkoda. Chociaż wydaje mi się, że tam mógł ktoś być przy linii. Ale to jest kwestia kamery już, że takich rzeczy się zwyczajnie nie widzi. Ale z tą obracaną kamerą raczej nie chcemy grać, co już ustaliliśmy. Bo ani ja się z tym dobrze nie czuję, ani wy dobrze nic nie widzicie. Teraz wrzutka, ale no nasi rywale na razie przynajmniej nie mają zbyt pomysłu na grę. Po prostu dają takie długie piłki w pole karne, licząc, że ktoś to będzie w stanie zebrać. No i mamy faul 8. No zobaczymy, czy będą w stanie coś z tego wykombinować. No, no był raczej zahaczany, więc nawet nie ma co tutaj dyskutować z powtórką. Ja niestety stoję w murze, czego strasznie nie lubię w rzeczywistości. No ale na szczęście strzał nie był mocny. Ale teraz uderzenie i bramka dla Citadeli. Tam nie odzywałem się, bo przyznam szczerze, zwykle z tego typu sytuacji nic przeciwnicy nie byli w stanie wykombinować. Po prostu tracili piłkę na przedpolu, a teraz bardzo duża, znaczy tam była strata w środku pola. Możecie zobaczyć, że nasz obrońca zachował się beznadziejnie. Utworzyła się luka i ten nawet nie podawał do dziesiątki, tylko uderzył i uderzył perfekcyjnie. No i niestety, słuchajcie, trzeba gonić wynik. No, będzie ciężko. No mieliśmy my swoje sytuacje. Ja mogłem mieć kolejną asystę w tym sezonie, ale jak widzicie, no nie wykorzystaliśmy tego i teraz to się mści. No, odbieramy. Nie. No i ta bramka w zasadzie kończy nam pierwszą połowę. Jak możecie zobaczyć, oddaliśmy jeden strzał celny do tej pory. Poza tym, no mieliśmy dużą przewagę, chociaż ona cały czas potem topniała. Im dalej w tą pierwszą połowę, tym dalej, tym mniejszy był procent posiadania przez nas piłki i też mniejsza pewność w naszej grze, więc trzeba będzie tutaj naprawdę popracować, bo ta Citadela stawia wymagania spore, a tutaj dzieją się rzeczy złe. Tracimy piłkę po raz kolejny w idiotyczny sposób i nie jesteśmy w stanie przetransportować jej na połowę rywala. Ja próbuję tutaj uciec za plecy, no fajnie, ale nie wiem, czy zdążył ratować. Zdążyłem, no to rzuć mi to jeszcze raz na skrzydło. Nie spaliłem tej akcji, ale też czysty wślizg, a przede wszystkim ja nawet nie miałbym komu dośrodkować, bo ta dziewiątka nie nadąża za mną. I to tak absolutnie. Czemu mi to dałeś górą? Czemu dałbyś mi to dołem? Żeby to przeszło bez problemu. No drażni mnie to. Ciekawy jestem, czy kiedy już trafię do lepszego zespołu, piłkarze nadal będą podawali mi piłkę górą w sytuacjach, w których jest to absolutnie bez sensu. Okej. Zdążymy jeszcze mu to podać, ale myślałem, że on to weźmie, szczerze. Już nie chciałem tego brać, ale nie wyszło. Próbuję się urwać za linię, no nie, no to można było dać górą, ale trzeba było dać celnie. Chociaż cały czas tutaj jesteśmy przy tej piłce, próbuję znaleźć miejsce między obrońcami. Nie byłem na spalonym, ale trzeba obrócić się, poszukać tej lepszej nogi. Oj, teraz to mnie zrobił jak profesor. Schodzę po tą piłkę, bardzo ładne było to podanie, dojrzałem dziewiątkę, wykorzystaj to chłopie i mamy kolejną asystę w tym sezonie, słuchajcie. Ale musiałem być naprawdę skupiony, żeby coś tutaj zrobić. Musiałem zejść po tą futbolówkę, no bo naprawdę, poza mną w tym zespole mam wrażenie, że nikt nie jest w stanie dać takiego podania otwierającego akcję. Jak widzicie, z prawej strony musiałem zejść do tej lewej. Ładnie udało się to przyjąć. Wreszcie zawodnik z numerem 9 od nas znalazł się na dobrej pozycji do strzału i to wykorzystał. Co cieszy, ale fajnie by było jednak mieć tutaj te 3 punkty, żeby pokazać, że jesteśmy tu liderami. Nie z przypadku. No ale będzie, myślę, o to trudno, bo jeszcze tylko 10 minut tego spotkania. Chociaż przejmujemy piłkę, więc kto wie. Konsekwentnie nasz bramkarz wykopuje na mnie piłkę z piątki. Nie, żebym się czepiał, że chcę, żebym tam dostawał piłki. Ale sami rozumiecie, no. Mamy gościa 2 razy wyższego ode mnie. To raczej on powinien być tym, który te piłki przejmuje. A teraz, czy ja zdążę? Zdążyłem. Spróbujmy przełożyć sobie rywala, no ale znowuż. No brakuje mi tych umiejętności mijania obrońców. Zarówno jako zawodnikowi, jak i graczowi po prostu. Ale teraz mamy piłkę, spóźniłem podanie, mogłem to dać, ale nie udało mi się już. Teraz do 7, 7, cofnij to jeszcze do mnie, cofnij. Mam lepszą pozycję, żeby dośrodkować. No ale to było fatalne dogranie z mojej strony. Spójrzmy prawdzie w oczy i spójrzmy także na statystyki kończące to spotkanie. Ponieważ, no koniec, po prostu koniec, 1-1. Zawodnikiem meczu zakładam, że będzie...
proszę bardzo, w Rioni, jest zawodnikiem meczu, w Rioni, przepraszam. Dziwi mnie to ze względu na to, że tak naprawdę, no, Cittadella mimo wszystko tych okazji nie miała jakoś mega dużo i to my przeważaliśmy w tym spotkaniu, ale skoro jest taki werdykt, no to niech tak będzie. Słuchajcie, mam już 75, tak więc w FIFA byłaby to karta oceniona jako złota, znaczy wyglądająca już złoto. Myślę, że w PES-ie mogłoby być podobnie. Nie wiem, możecie dać znać, jak to wygląda w My Club. A teraz czas na spotkanie z Pescarą i to jest kolejny mecz, w którym ja wystąpię, no bo to są dwa ostatnie mecze, które wydaje mi się, że będziemy chcieli tutaj rozegrać, chociaż może jeszcze gdzieś po drodze będzie Kiewo. Zobaczymy. Jak na razie przechodzimy do tego spotkania. Już na początku tego meczu mogła się na nas otworzyć sytuacja, ale nie chcieli zagrać tego szybko. Ojeju, teraz to sklepem absolutnie tragicznie. No szkoda. Ale jeszcze ta akcja otwiera się skrzydłem. No nie otwiera się, bo 29 biegu jakby miał 92 lata. Drażni mnie to, że nasz zespół nie chce korzystać w ogóle z sytuacji do kontrataku. I nawet jeżeli możemy nawet dać piłkę ładną, prostopadłą, między obrońców, to w ogóle nie próbujemy tego robić. I to się potem kończy właśnie taką głupią jakąś stratą w środku pola, taką wynikającą jakby z lenistwa. No a nasi rywale są zdecydowanie bardziej odważni w tych natarciach i no jest to czasami problematyczne. Może teraz coś się uda. Potrzebowałbym tylko, żeby ten nasz napastnik wyszedł. Nie chciał wyjść, ale udaje nam się zagrać do środka. No i zobaczymy, czy coś jeszcze z tego będziemy w stanie wykombinować. Gonię, nadganiam tą akcję. Pokazuje się do podania. Daj to jeszcze przed, bo tam nie mam nikogo ze sobą, okej? Okay? Okej, przytrzymajmy przeciwnika na plecach. Dajmy to. Ojeju, no naprawdę, panowie, czemu my się boimy uderzyć? Weź tą piłkę, albo podaj, albo uderz. No i miej asystę, jak gdyby nie fakt, że dziesiątka nie jest w stanie tego skończyć. Drażni mnie już ta drużyna powoli, bo czuję, że przerastam ją talentem, naprawdę. A przede wszystkim no czuję, że jako człowiek przerastam jakby intelektualnie bardzo tą sztuczną inteligencję. I powoli jest to naprawdę męczące. A zejdźmy sobie do krótkiej piłki, zobaczmy, czy nam to da. Dał. I mamy teraz możliwość dośrodkowania takiego przed pole. Nie trafił w piłkę. No nie wierzę. No i w uliczkę. Wybiegaj. Oj, no dobra. Pomysł może był dobry, ale moje wykonanie było absurdalnie złe, żeby móc narzekać w ogóle na kolegów z drużyny, więc nie mam zamiaru tego robić. Ładnie rozpędza się ta akcja. Próbuję jeszcze pójść na obieg. Dostałem tą piłkę. No chciałem złamać do prawej nogi, ale rywal tylko i wyłącznie na to czekał. No i mamy bramkę, słuchaj. Ale nie dla nas, a dla naszych przeciwników. No widać, że na tym poziomie trudności rywale są zdecydowanie, są w stanie zdecydowanie bardziej się odgryzać. To nie jest tak, że nawet oni jakoś atakują więcej, tylko jak już w końcu zaatakują, no to robią to skutecznie. Nie ukrywam, użyłem trójkątu, żeby wyciągnąć bramkarza. Wiem, że nie chcę tego robić, ale to jest przyzwyczajeniem. Zatem jak widziałem, ile już tutaj jest miejsca, to stwierdziłem, że warto by było drużynę ratować. No ale niestety, nawet wyjście golkipera nie było w stanie nam w tej sytuacji pomóc. Okej, ładne podanie. Teraz dostałem uderzenie z lewej nogi, bo już tak nie zdążyłbym tego zagrać, ale niestety zblokowane to uderzenie. No i też biorąc pod uwagę, że to była lewa noga, raczej nie miałoby szans powodzenia, więc też chyba nie jest to wielka strata. No i pierwsza połowa kończy się naszą stratą. No i pierwsza połowa kończy się tym, że przegrywamy 1-0. Mieliśmy po jednym strzale, nie wiem jak to jest możliwe, a nie, dobra, po jednym strzale celnym, przepraszam. No tylko, że rywale mieli ten strzał zdecydowanie groźniejszy. Szkoda, no bo nasz także mógł być naprawdę niczego sobie. No tylko, że dziesiątka nie wykorzystał swojej okazji. Bramkarz okazał się lepszy. No i musimy cały czas szukać gdzieś tego wyrównania. Próbuję znaleźć sobie miejsce w polu karnym. Nawet się to udało. Jeszcze. Spróbujmy, jest gdzie dośrodkować? No jest gdzie dośrodkować, ale no nie wiem, co się teraz stało, bo z tego wyszedł bardziej nam strzał niż dośrodkowanie. No tak czy siak, no wyszło fatalnie. Ciekawy jestem, czy ja to była wina, czy ja jakoś źle wyczułem, czy mi zeszła, no bo też może tak być. No nie wiem, dziwne, strasznie dziwne. A teraz ja mam świetną uliczkę. Okej, no biegnij, no. Trzymam sprint, biegnę tym zawodnikiem i mam wrażenie, że jest dopiero jeden moment, w którym gra mi pozwala ruszyć do tego. A wcześniej, no nie ma takiej możliwości jakby. Okej, teraz się urywamy, wjeżdżamy, no. Aha, super. To, że on się wywrócił, nie znaczy, że mnie nie sfaulował. Ależ teraz była piła, no troszkę za mocna, ale pomysł szanuję bardzo. Bo gdybyśmy to przejęli, no to wydaje mi się, że no stanąłbym niemalże oko w oko z bramkarzem. Nie powiedziane, że ja bym to wykończył, ale na pewno. No, byłaby to groźna sytuacja. Próbuję się pokazać na skrzydle. No i z taką drużyną gram. To, że my jesteśmy liderami tej serii B,
Naprawdę mnie zadziwia. Ależ podanie teraz z siateczką. No ale z trzynastki nic z tego nie zrobi. Ale my mamy teraz szansę na uderzenie. No myślałem, że ta piłka nie będzie aż tak się skręcała. Tak czy siak, no wyszło całkiem nieźle. No ale co z tego, skoro 5 minut do końca my nie wyrównaliśmy po tym moim strzale. Okej, ale wreszcie moja drużyna zaczęła grać do przodu. Czemuś ty tego chłopie nie przyjął, naprawdę. Testuję dzisiaj ta gra moją cierpliwość i to bardzo. Ten poziom trudności jest trochę jak w FIFA. To nie sprawia, że rywal jest lepszy, tylko że nasi zawodnicy grają dużo gorzej. I to jest coś, czego ja strasznie nie lubię, bo no, traci się jakąkolwiek przyjemność z budowania tych akcji. No i będę musiał się zastanowić, jak to rozwiązać, bo możliwe, że poziom wyżej jest lepiej, że piłkarze, wiecie, już myślą na wyższym poziomie, co prawda rywale też grają lepiej, ale no, to jak gra moja drużyna, jak nie przystosowuje się w ogóle do warunków, które jakby panują na boisku, do tego, że no zwyczajnie powinniśmy gonić ten rezultat, no jest to dosyć męczące i no i wkurza, no nie będę ukrywał. Ciekawy jestem, jakby to był w jakiejś, nie wiem, Barcelonie, czy w takiej drużynie, gdy jakby już z takiego absolutnego topu. Jak na razie pozostajemy na ziemi, w Serie B. Żadna tam La Liga, mecz z Pescarą wygrywamy 1-0, super sprawa, cieszy to niezmiernie. No i jednej asysty brakuje do tego, żeby mieć double-double w sezonie. No jeżeli ja nie zostanę po tym żadnych ofert transferowych, to ja już naprawdę nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Swoją drogą to, że ja też nie mam powołania do reprezentacji Polski. No jest niezwykle dziwne, ale mamy, słuchajcie, mamy pierwszą ofertę i kto się po nas zgłasza? Miło? Ale podziękuję. A z Kiewo remisujemy 2-2. Zobaczmy, czy wzrosła mi liczba bramek dzięki temu spotkaniu. Nie. Czyli mamy drobny kryzys, słuchajcie. Zarówno kiedy ja gram, jak i kiedy komputer prowadzi naszą historię. I zobaczmy. Powołania? Czy jest powołanie? Czy jest powołanie do reprezentacji? Nie, nie ma. I muszę przyznać, że to już zaczyna boleć, naprawdę. Na szczęście w kolejnym meczu wygrywamy 3-0 i strzeliłem bramkę. Miło, miło to widzieć, cieszy mnie to bardzo. No co mogę powiedzieć, czekamy w takim razie na jakieś oferty, czekamy w takim razie na jakiś rozwój tej sytuacji i wydaje mi się, że skoro mamy jeszcze chwilkę czasu do końca tego sezonu, powinniśmy delikatnie zmienić nasz model treningowy, a mianowicie bardzo dużo tutaj postawiłem na strzały i tak dalej. Takie mam wrażenie, powinienem postawić jeszcze więcej na szybkość, jakby, żeby teraz przetrenować to, bo nie czuję tego odejścia, słuchajcie, szybkość i siła, to jest coś, co uważam, że powinienem teraz znacząco poprawić, bo zwyczajnie nie czuję możliwości rywalizacji z rywalami w sytuacjach 1-1, a ja dostaję dosyć dużo tych sytuacji, nie mówię jeszcze o żadnych sztuczkach i tak dalej, ale nawet jak ktoś mnie goni, to ani nie mam gazu, ani nie mam siły, żeby się zastawić, no co jest naprawdę problematyczne. Z Livorno zremisowaliśmy 2-2, no i cały czas nie wpada nam żadna asysta. Drażni mnie to, no bo zaraz się okaże, że będę musiał sam wyjść na boisku, bo zależy mi, nie będę ukrywał, żeby mieć te podwójne cyfry po obu stronach. Jak widać, cały czas, słuchajcie, jestem królem, znaczy liderem tabeli strzelców. Jest to miłe, jest to naprawdę miłe, ale z drugiej strony, no, jednak, no, nikt się po mnie nie zgłasza poważny, no to boli, no to boli, nie będę ukrywał, że tak człowiek się powoli zastanawia, czy coś jest ze mną nie tak, czy ja coś źle robię, czy źle się poruszam na boisku, no bo są liczby, a zainteresowanie jakiegoś poważnego z jakichś, nie wiem, Atalant, czy tego typu zespołów, bo wiecie, nie mówię oczywiście od razu o Juventusie, no ale wydaje mi się, że gdyby w rzeczywistości pojawiła się taka młoda gwiazda w Serie B, no to już naprawdę co drugi zespół Serie A, taki średni przynajmniej, by się zabijał. Oczywiście Atalanta nie jest zespołem średnim, no ale inwestuje mocno w młodzież, więc dlatego ją tutaj wymieniłem. Byłbym takim nowym polskim Papu Gomezem. Czemu nie? Czemu nie? No a my czekamy, słuchajcie, w takim razie na kolejne spotkanie. No i zobaczymy, jak to będzie. Bo mimo, że gramy z zespołem, z którym nie zależało mi, żeby zagrać, to po prostu chcę mieć tą jedną asystę, żeby już ze spokojem móc zakończyć sobie ten sezon, jeśli chodzi o granie. Dlatego też liczę, że uda się w tym meczu jedno kluczowe dogranie dać. O Jezus, jak na razie to mnie tutaj łeb mógł mocno zaboleć. Okej, dobra ta... no nie, nie dobra ta piłka. Nie prosiłem o nią, pomysł był komputera. No i gdyby to podanie było dużo dokładniejsze, no to byłoby super. No ale niestety nie było. I serio? Tego jest rożny? A nie, dobra, bo już myślałem, że sędzia, nie wiem czemu miałem jakieś przekonanie, że wskazał na rożnego. Co by sprawiło, że naprawdę straciłbym wiarę w mój zespół.
Okej, okay, ładnie, ładnie to zgrał. No ale niestety nie byłem w stanie tego przejąć. Naprawdę szanuję to, że ten gość z dziewiątką zawsze jest na desancie, a ja kryję przy rzucie rożnym, nie? To jest po prostu tak sensowne. No ja tam tyle zrobię, naprawdę, tyle zrobię. Teraz balansowałem na linii spalonego, ale się udało. Co prawda na tą piłkę musiałem czekać naprawdę długo. I zobaczmy. O, wyszło całkiem nieźle. Jedenastka, oddaj to jeszcze, super. Spróbujmy dośrodkowania i to będzie kolejna asysta w tym sezonie. Nie! Bo on nie trafił w piłkę. A było tyle. Naprawdę. Dobra piłka. Udaje się ją przejąć. Nawet udaje się jeszcze dać ją na skrzydło, no ale to podanie z mojej strony było naprawdę niecelne. No gorzej, że nie mam żadnego wpływu na kolegów z drużyny, żeby im coś dokrzyknąć, zakrzyknąć, żeby ruszyli do pressingu razem ze mną, czy coś. Teraz udaje się ruszyć tą akcję, no ale nie zdążył do tej piłki, a zobaczcie, że nikt za tą akcją nie poszedł. Nie było gdzie grać poza tym jednym napastnikiem, no strasznie defensywnie gra to nasze Prodenone. A teraz jeszcze pojawiają się dziury w obronie, więc nie tworzymy sytuacji, no chyba, że ja się wezmę do roboty, a tracimy gole, czego nie robiliśmy do tej pory, więc jakby tutaj pojawiają się naprawdę duże kłopoty, no i znów niestety muszę wznawiać ze środka, a nie jest to spowodowane tym, że rozpoczyna się połowa. Nie byłem na spalonym w momencie podania, ale czy ja przyjmę tą piłkę? Chciałem zrobić fake shot, ale ewidentnie nie załapało. Więc teraz lecimy w drugą stronę, ale odzyskujemy to wysoko. Okej. Okay. No i po co do tyłu? I po co do tyłu my to gramy? Znaczy, dostałem dobrą piłkę teraz, więc okej. Okay. Spróbujemy jeszcze wpuścić tego z dziesiątką. Daj to jeszcze. Wiem, że mój komentarz w takich sytuacjach mógłby być troszkę lepszy, ale ja jestem zaangażowany i skupiony na tym, co się dzieje. I gdyby nasz napastnik oddał tą piłkę, albo w sumie nasz pomocnik by to oddał, no to mielibyśmy. Może nie bramkę, ale wtedy mógłbym mieć tylko i wyłącznie do siebie pretensje, że nic z tego nie wyszło. A tak cały czas musimy gonić, ale teraz jest okazja dla mnie. Okej, spróbuję pójść sam. Ojeju, ale to zepsułem. Nieważne, nie, nic się nie wydarzyło, po prostu sędzia zagwizdał koniec połowy. Tam nic się nie działo, prawda? Lecimy z drugą. Ale to zrąbałem. Oj. Czemu się odsuwasz od piłki? Widzieliście, to znaczy na pewno to widzieliście, bo wam to pokażę. Idzie piłka do tego gościa z dziewiątką, a on stwierdza, nie ma co, no teraz ja źle podałem, bo chciałem dać na klepkę, tamten się zatrzymał i no, pojawił się po prostu zawodnik rywali, ale naprawdę drażni mnie to i zobaczcie, teraz zamiast pchnąć tą akcję minimalnie do przodu, to my będziemy grali do środka, do tyłu, do środka, do tyłu, no i to jest naprawdę duży problem, ja muszę zbiec na skrzydło, się podłączyć, błagać o podanie i potem się modlić, żeby ono może było celne, tak jak w tym przypadku niestety moje modły nie zostały wysłuchane, no sami widzicie, teraz dużo irytacji mojej na ten nasz zespół. No ale ciężko jest teraz cokolwiek grać i czerpać przyjemność ze sposobu, w jaki my gramy w piłkę, bo my nie gramy w piłkę, my po prostu kopiemy piłkę i liczymy, że nie przegramy. Mniej więcej tak to wygląda w ostatnim czasie. Wow. Bramkarz wkurzony, bo kolejna sytuacja do strzału naszych rywali, a ja muszę przyznać, no że naprawdę to wyglądało niezwykle groźnie. Aż zobaczymy tą powtórkę, strasznie długą swoją drogą, ale zobaczcie na to, niewiele brakowało, świetnie to dokręcał zawodnik przeciwników. O, i zostałem zmieniony, super, no tak, bo to ja byłem winą tego, że nie jesteśmy w stanie zagrać celnego podania. Naprawdę, menadżerze, kimkolwiek jesteś, drażnisz mnie. Teraz siedzę dosłownie tak, jakbym siedział, będąc tym zawodnikiem. Jestem absolutnie wkurzony na to, co się dzieje w tym klubie obecnie. Absolutnie po prostu mam dosyć tej drużyny. Serio. Tak więc to spotkanie kończy się porażką. Nic się nie zmieniło. Naprawdę, bardzo konieczna była ta moja zmiana. Bardzo konieczna, panie trenerze. No wkurzyłem się, ale z tego, co mi się wydaje, jeżeli chodzi o prośbę transferu, to jedynie nie mogę poprosić, żeby odejść z klubu gdziekolwiek. To tak niestety nie działa, tylko po prostu muszę wyznaczyć kluby, z którymi chciałbym negocjować, a ja nie mam konkretnego klubu, do którego chciałbym pójść, dlatego na razie poczekamy na jakąś propozycję transferową, ale frustracja moja teraz sięga zenitu. Z Benevento tak samo, remisujemy 2-2. No i już proszę bardzo, wakacje się skończyły. Nie jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli. Mam wrażenie, że po prostu moi koledzy stwierdzili, że już odpuszczone. Ja strzeliłem w meczu z Benevento 2 gole. No ale
co z tego, i tak nie wygraliśmy, i tak punkty gubimy, i ten brak ambicji to nas zaraz może zgubić, tak coś czuję. Zobaczymy, kolejny mecz przed nami, tym razem z Cosenzą przegrywamy 1-0, tak więc słuchajcie, no już Pescara coraz bliżej, ma 59 punktów, my 63, więc to się naprawdę może zaraz dla nas źle skończyć. Gdzie są rozegrane spotkania w ogóle tutaj? Nie wiem, że nie ma rozegranych spotkań. No gdzie są rozegrane mecze? Są punkty. Goal difference. Serio? Nie ma rozegranych spotkań? Wow. 4-2. No to musiało być niezłe spotkanie. Czy ja coś strzeliłem? Nie, cały czas nie. Najbardziej drażni mnie brak asysty. Bo 17 bramek i 9 asyst. No jakby to wyglądało? 17 bramek, 10 asyst. No to jak to nawet brzmi? No ale niestety, musimy czekać, musimy czekać. Może za Scoli się to uda, ale ja na boisku nie mam zamiaru wychodzić jako ja. Wolę zobaczyć ten rezultat, bo po prostu to nie jest na moje nerwy. Wygraliśmy 1-0 i zobaczmy. No nie, bez kluczowego dogrania. Za to mamy drużynę sezonu. No i nic dziwnego, że się tam znalazłem. Poza mną jeszcze dwóch zawodników, co uważam, że jest dosyć... Znaczy, i tak mamy najwięcej piłkarzy w całej tej drużynie, ale jest to dziwne, no myślałem, że będziemy mieli troszkę więcej, biorąc pod uwagę, że jesteśmy chyba mistrzami albo wicemistrzami. Tak czy siak, słuchajcie, ważne, jesteśmy w drużynie roku, no to robi na pewno wrażenie, tylko pytanie teraz takie, czy coś się tutaj wydarzy, jeśli chodzi o transfery. Mamy długi loading troszeczkę, przed przerwą reprezentacyjną, no ale niestety nic się tutaj nie dzieje. Więc czekamy. Lista ofert jak na razie niezwykle poważna i bym powiedział tropikalna. O, to jest dobre określenie, taka mocno egzotyczna. Oczywiście dostajemy informację, że jest przerwa reprezentacyjna i no niestety nie mamy jak na razie żadnych powołań, ani żadnych ofert transferów, więc po prostu trzeba czekać. Zobaczymy, jak to będzie. No jeżeli nikt się po nas nie zgłosi, no to najwyżej my sami zażądamy odejścia. A na razie club ranking update. The team means everything to me. Ktoś mówi, ale to nie mówię na pewno ja. Broń Boże, to absolutnie nie mówię ja. Znaczy ogólnie drużyna jako drużyna tak, ale nie ta drużyna, bo tutaj no już swojego miejsca nie widzę, naprawdę. Mamy też ostatni dzień sezonu, zobaczymy, co on nam przyniesie. No i jak na razie nie przynosi nic. Tak więc zobaczymy, co wydarzy się w przyszłym sezonie. Do tego naprawdę doczekać się nie mogę i chcę zobaczyć, jak to będzie się prezentowało. Czy dostaniemy, słuchajcie, jakąś ofertę, jak to wszystko wyjdzie. Mamy oczywiście awans do Serie A, to cieszy. Spadła Genoa, Lecce i Brescia. To ciekawe, czy w obliczu spadku Tonali zostanie w swoim klubie, a my mamy pierwszy dzień okienka transferowego, który się nam otwiera i czy będą jakieś oferty? Serio? Nic? Naprawdę? Tylko to? Proponują mi zmianę numeru, ale ja nie chcę zmienić numeru, ja chcę zmienić klub! A jakoś da się powstrzymać tą symulację i zachrzaniający czas, żebym mógł zobaczyć, czy mam jakieś oferty? No niestety się nie da. Niestety się nie da. Arsenal podpisuje Jose Callejona. Ciekawe. A my mamy kolejne spotkania. To już wygląda mi jak nadchodzące mecze Ligi Włoskiej. Tutaj nie mam żadnej gierki przedsezonowej. Nic takiego. Mamy informację, że wielka przyszłość przede mną. No fajnie, miło mi. Ale... sami rozumiecie. El Payaso? Kto mnie tak nazwał? Dostajemy także informacje o nowych transferach naszej drużyny. Podpisany jest m.in. Hamalainen, więc tutaj wzrasta teoretycznie konkurencja, ale spokojnie, panowie, ja wam chcę zrobić tutaj miejsce. Nie ma stresu i nie ma problemu. A my dostajemy, słuchajcie, powołanie do reprezentacji. Co prawda, znam człowieka, który mógłby być niezadowolony z tej koszulki, z numeru, który tutaj dostaliśmy, ale cieszy mnie to, słuchajcie, cieszy mnie to, bo mamy powołanie do reprezentacji Polski, więc cieszy to naprawdę niezmiernie, bardzo mi miło z tego powodu, ale co z lewym, skoro ja mam dziewiątkę, zastanawia mnie to naprawdę mocno. No ale słuchajcie, powołanie do reprezentacji, zawodnik w drużynie sezonu Serie A i tak Serie B, przepraszam, a tutaj cały czas bez żadnej propozycji transferowej.
to jest coś, co mnie zastanawia i martwi. No ja w tym Pordenone zostawać zwyczajnie nie chcę. Mogę zrobić tak, transfer request, ale zobaczcie, to wtedy polega na tym, że ja mogę sobie wybrać klub, do którego chcę pójść, no a to do końca mi się nie podoba, no bo ja nie chcę decydować o tym, do jakiego klubu chcę iść, bo to tak mi pachnie takim, wiecie, łażeniem i pukaniem do drzwi. Więc na razie zostajemy tu i zobaczymy po prostu, co przyniesie nam przyszłość. Dostajemy także informacje od asystenta przed meczem z Fiorentiną. Ale wydaje mi się, że ten mecz, jak i całą resztę sezonu, o tym jak to wszystko wygląda, o tym wszystkim przekonacie się w kolejnym odcinku, słuchajcie. Jestem sam zły, że ten materiał kończę, nie zrozumcie mnie źle. I ja sam chciałbym wiedzieć, co wydarzy się dalej, ale boję się, że ten materiał będzie za długi. Na przede wszystkim przed nami nasz debiut w Serie A, więc tego odpuścić sobie nie mogę. Potem, słuchajcie, naprawdę będzie się wiele działo. Gramy z Juventusem, gramy z Portugalią, znaczy nie wiem, czy gramy, ale jesteśmy w reprezentacji Polski grającej z Portugalią, więc wiele, wiele przed nami. Tak więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę, subskrypcje. A teraz to było na tyle. Na razie. Piuma!